Zespół Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach zdobył pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywne Turystycznie, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, uzyskując tym samym prestiżowy tytuł Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2017. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wypełnienie specjalnej ankiety dotyczącej działalności turystycznej szkoły w roku szkolnym 2016-2017. Wypełnialiśmy ankietę, opisując w niej całą działalność turystyczną w szkole, czyli działalność i koła turystycznego, ale również wycieczki klasowe, wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy międzynarodowej, udział w konkursach związanych z turystyką, osiągnięcia w tych konkursach. Wypełniliśmy ankietę, wysłaliśmy na konkurs, no i komisja uznała, że jesteśmy Złotą Mazowiecką Szkołą Aktywną Turystycznie za ubiegły rok szkolny. Komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim zorganizowane wycieczki, zwłaszcza turystyki kwalifikowanej, liczbę uczestników, zdobyte odznaki turystyczne oraz związane z tematyką turystyczną działania na terenie szkoły, w tym funkcjonowanie kół turystycznych. Zaczynamy rok szkolny od rajdu integracyjnego klas pierwszych. To jest rajd na 300 osób, więc taka duża impreza, wywozimy wszystkich do lasu, są konkursy, jest przemarsz, także taka regularna turystyka. Na później działalność koła turystycznego, na pewno w trakcie, kiedy staram się, żeby różne formy tej turystyki się pojawiały, i spływy kajakowe, marsze na orientację, rajdy piesze, górskie. No poza tym bardzo duży wkład w to osiągnięcie to jest turystyka poszczególnych klas, czyli wycieczki klasowe, również ta bardzo duża wymiana międzynarodowa, którą nasza szkoła cały czas prowadzi, więc to wszystko się składa na to osiągnięcie. Członków koła z opłaconą składką członkowską PTTK mamy w granicach 40-50 osób, tak się to mniej więcej waha. Natomiast tych, którzy biorą udział w imprezach, jest więcej, tak, że na marsz na orientację pojechało około 80 osób. Na przykład na ostatnim rajdzie było około 25, to był taki rajd niepodległościowy w Puszczy Kampinoskiej. To w zależności od tego, kiedy impreza się odbywa, w jakim terminie. Tutaj wszyscy mogą brać udział i zainteresowanie jest spore. Ten tytuł tak dla nas jest bardzo ważny, ale przede wszystkim liczą się dla nas te wycieczki, w których bierzemy udział. Ten tytuł jest tak... Nas szczerze nic nie obchodzi, to bardziej dla szkoły prestiż jest, a dla naszych uczniów jest przyjemność brania udziału w wycieczkach, różnych tych rajdach, spływach kajakowych i konkursach. Działamy bardzo prężnie na pewno, jest tych rajdów dużo w ciągu roku, jest co robić. Też jako my klasa geograficzna organizujemy rajd integracyjny dla klas pierwszych. No jest też wyzwanie logistyczne dla nas, trochę od drugiej strony bierzemy udział w tym rajdzie. Przyjemnie spędzamy czas, tak integrujemy się wszyscy. Istotnym kryterium były także osiągnięcia placówki w konkursach z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Konkurs Poznajemy Ojcowiznę, konkurs krajoznawczy, młodzieżowy turniej turystyczno-krajoznawczy, konkurs ogólnopolski też z osiągnięciami i z tradycjami w naszej szkole. No, od 7 lat na Mazowszu nikt nas nie pokonał, także staramy się podtrzymywać tę dobrą passę. To jest całokształt, to się składa na to, co robimy. A ja osobiście też jako nauczyciel geografii no, widzę sens w tym większy, bo jadąc gdziekolwiek w teren można się dużo więcej nauczyć niż siedząc w szkole i pokazując coś na tablicy. Uczestniczę w tych konkursach bodajże trzeci raz, więc mam dokładnie przestudiowane 3 województwa, ale wiedzę o Polsce też jakąś konkretną mam. Są to 3 etapy, powiatowy, wojewódzki i centralny, tak? Nauki jest bardzo sporo, wymagało to bardzo dużego wysiłku. Naprawdę trzeba tam wszystko przestudiować konkretnie. Jest to konkurs złożony z licznych konkurencji, marszu na orientację, gry azymutowej, gdzie trzeba wyznaczyć dany kąt. Jest też test wiedzy, do którego się mówiłem, trzeba było bardzo dużo przygotowywać. Później na etapie wojewódzkim już konkurencja była bardzo napięta. Te różnice punktowe między nami a na przykład drugim miejscem były średnie, nie wiem, 5 punktów. To jest naprawdę mało podczas, nie wiem, 8 konkurencji, tak? I na etapie centralnym były dodatkowe konkurencje, tak jak ściana spinaczkowa. To było bardzo trudne dla każdego, ale no, jakoś daliśmy radę.
ten konkurs Szkoła Aktywna Turystycznie jest takim podsumowaniem wszystkiego, tak? Ale właśnie ten ogólnopolski młodzieżowy turniej turystyczno-krajoznawczy ostatnio z największymi osiągnięciami, bo w ubiegłym roku w Ustrzykach piąte miejsce w finale centralnym. W konkursie Poznajemy Ojcowiznę w ostatnim roku z sukcesami tylko na etapie wojewódzkim. Mówię tylko, bo poprzednie dwa lata mieliśmy laureatów etapu centralnego. No ale jest szansa na podtrzymanie dobrej pasy. W drugiej edycji konkursu Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie wzięło udział 29 szkół z całego Mazowsza, 16 szkół podstawowych, w tym jedno przedszkole, 7 szkół gimnazjalnych, 4 szkoły ponadgimnazjalne, 2 szkoły specjalne. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 grudnia w Warszawie. Przyznano tytuły i prawo używania logo Złotej, Srebrnej i Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie oraz wyróżnienia. Dodatkowo laureaci pierwszych miejsc otrzymali Puchar Przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tytuł Srebrnej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie wśród szkół podstawowych zdobyły m.in. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie. Wyróżnione zostały również Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyżyńskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu.